Słuchajcie, na początek, czym jest serverless? Od tej widać, że coś się nie wydarzyło z, z, z animacjami. Więc dla mnie serverless to, to nie jest technologia, tylko to jest bardziej koncepcja, czy też jak być może paradygmat e, tworzenia aplikacji. No i w skrócie chodzi w sumie o to, o co chodzi w wirelessie. Tak? W wirelessie macie gdzieś internet, ale kabli nie widzicie. W serverlessie macie computing, ale tego computingu nie widzicie, nim nie zarządzacie. To no tak w skrócie. Z drugiej strony, wszyscy się podniecają w serwerlesie tym, jak fajnie albo jak dość łatwo skaluje się ten świat. Aczkolwiek ja też zawsze uprzedzam, że to, że się fajnie skaluje, to znaczy, że też można sobie bardzo szybko strzelić w stopę, bo tak wyskalować dobrze aplikację, że wszystkie komponenty w koło polecą w cholerę, ale aplikacja będzie wyskalowana. To udowodniłem właśnie na poprzedniej sesji tam komuś. Natomiast to, co jest też interesujące, <todgłosy> tak. To, co jest też interesujące, to model płatności. Jak to powiedział Scott Hanselman, którego część z Was pewnie kojarzy, w serverless jest najbliżej obietnicy marketingowej chmury, którą wszyscy vendorzy składali, tak? No bo wszyscy vendorzy mówili o skalowaniu, elastyczności, a potem pokazali Wam VM-ki. Kurde, trochę słabo, nie? I tutaj jest rzeczywiście tak, że, że w tej koncepcji płacicie za to, co się rzeczywiście dzieje w tym świecie. I teraz słuchajcie, serverless to nie tylko funkcje, no bo w Azure chociażby to tych koncepcji serverlessowych jest co niemiara i pewnie będzie więcej. Dlaczego? Bo widać, że świat bardzo lubi tą koncepcję finansową. A słuchajcie, tak pragmatycznie, skupiając się tylko na funkcji, ten kolejny slajd ukradłem chyba z jakiejś prezentacji Microsoftu. Jakby to uprościć, no to funkcje w skrócie w Azure działają tak, zresztą jak w innych cloudach, że mamy jakieś zdarzenia, które niosą ze sobą jakieś dane. Te zdarzenia, czy to będzie zdarzenie Request HTTP, czy to będzie zdarzenie pojawienia się danych na kolejce, czy na koncie składowania danych, czy na czymkolwiek wywołuje jakiś kawałek kod kodu, który coś z tym zdarzeniem robi, ten kod się wywołuje, trwa ileś czasu, kończy się i ewentualnie coś zwraca do środowiska wywołania. Tak? Gdyby uprościć całe funkcje do jednego zdania, no to można było powiedzieć, że to jest tak naprawdę tylko reagowanie na zdarzenia, przetwarzanie jakichś danych i, i zwracanie wyniku. Więc mamy funkcję. No i te funkcje w szczególności, ci, którzy znają, no to nie ma co tłumaczyć. Te funkcje w szczególności, to co mają bardzo fajnego w cloudach, to to, że mają natywne integracje z usługami, które mogą wyzwalać te funkcje i przekazywać dane wejściowe, jak i natywne integracje z usługami, które mogą te dane wyjściowe konsumować i coś robić dalej. Dlaczego to jest dla mnie ważne? No bo zobaczcie, od ilu lat piszemy kur na kawałek kodu łączenia się do SQL serwera i pobrania, wywołania kawałka zapytania, tak? Od, od zawsze, od kiedy programujemy, wszyscy to piszemy, ciekawe po co. Tak, Po co pisać kawałek kolejny kodu, który reaguje na, na dane na koncie storage'owym, tak? no, nie da się tam wiele wymyśleć, więc tutaj w tym środowisku tych triggerów i tych bindingów, które są gotowe jest masa i to dobrze, bo one są i zoptymalizowane i już napisane, więc wy nie musicie jako deweloperzy tracić czasu, żeby w ogóle te kawałki kodu integracyjnego pisać. A przy okazji jest jeszcze jedna ważna rzecz, nie wiem czy zwróciliście na to uwagę. W, przy funkcjach w Azure, oprócz jednej usługi, wszystkie te są napisane tak, żeby nie było aktywnego poolingu. Co to oznacza? Że to nie funkcja odpytuje konto storage'owe, hej, masz coś dla mnie, hej, masz coś dla mnie i tak w koło, nie wiem co, 30 sekund, tylko to ta usługa wysyła event, który sprawia, że funkcja się podnosi i środowisko uruchomieniowe się podnosi to może nie ma znaczenia, kiedy tych eventów macie mało, ale kiedy zaczniecie sobie generować 11 milionów zdarzeń na kolejkę w ciągu minuty, to ma znaczenie, tak? Bo środowisko pod spodem nie jest magiczne. To dalej są te głupie VM-ki, z, z którymi pracujecie na co dzień. Za to głupie, przepraszam, może ktoś kocha swoje maszyny wirtualne i się poczuł dotknięty. Ja też kocham swoje ee, i, i nie chciałem, żeby to tak zabrzmiało. I w drugą stronę też, te usługi też nie muszą odpytywać funkcji o o stan. Tylko ta komunikacja jest gotowa i, i zrobiona. I słuchajcie, o właśnie. Mi na konferencjach zawsze jakieś gadżety, a ja tego nie mam gdzie trzymać w domu. Ja przywożę na kolejne konferencje i rozdaję. Więc po raz pierwszy mam jakieś gadżety. Więc jest pytanie, kto wie jaka usługa Azure Functions robi pooling, jeżeli chodzi o funkcję, o binding. Która z usług po tej stronie robi jednak aktywny pooling? To za, nie wiem za co, za podświetlacz do klawiatury albo za koszulkę jak ktoś chce. Nie chodziłem, obiecuję. Która usługa? Kto wie? Jeszcze raz? OneDrive? Nie? Jakieś inne odpowiedzi? Azure Q. Azure Q. Azure Q, najczęstszy przypadek, jeżeli chodzi o sample pokazywany. Azure Q jest jedyną usługą, dla której funkcja musi pulować Azure Q, żeby zobaczyć, czy tam coś jest. Azure Q nie ma możliwości, jest tak prosto napisane, że nie ma możliwości wyzwolić funkcji. To jak się doczyta dokumentację, to, to, to ma znaczenie. Ponieważ chciałeś głośno coś powiedzieć, to trzymaj, niezależnie od wyniku, prawda? Muszę rozdać, nie? Nie będę z tym wracał. Dobra, słuchajcie. I teraz a propos serverlessu, tak? Tam naprawdę są dalej serwery i zaraz zobaczymy jakie. Eee, natomiast jeszcze o skalowaniu. Jeżeli chodzi o funkcje w Azure, to to mniej więcej jest taki poglądowy rysunek, jak oni skalują. Czyli jest kawałek kolejki, który dostaje te wszystkie requesty wywołania tej naszej funkcji, tego naszego kodu i tutaj jest kawałek kodu, który śledzi przyrost, śledzi deltę generalnie. I ta delta sprawia, że podejmowana jest decyzja, czy dodać kolejną instancję, na której działa nasza funkcja, czy nie. No bo skoro funkcje mają się same skalować i reagować na zdarzenia przychodzące, no to musi być jakiś magiczny mechanizm, który za to odpowiada. W Azure ten mechanizm jest wbudowany i zresztą w innych cloudach też. Nie jesteście go w stanie specjalnie zmienić. Jesteście w stanie go troszkę podtunować, ale niewiele tak naprawdę z tym zrobicie. I teraz dlaczego o tym mechanizmie mówię? No, bo wszystkie marketingi mówią, że funkcje się same skalują, tak? Tam już nikt o czasie nie myśli ani o skali, tak? dalej, Tylko samo się wszystko robi, nagle magicznie. No, robi się samo i ta skala potrafi być duża, ale są pewne ograniczenia, zaraz o nich opowiem. Ale żeby pokazać, że się skaluje, tutaj ten cały rysunek jest tylko po to, żeby pokazać tą jedną wartość. 80 tam na górze, nie wiem, czy widzicie. To jest 80 instancji serwerów, które są pod spodem dla jednego działania funkcji, która obsługuje zdarzenie w jakiejś tam kolejce. Bardzo prosto coś takiego zrobić w domu. Wystarczy mocny laptop, JMeter, stacji instancji JMetera, tysiąc sesji użytkowników naraz, raz, znaczy nie tysiąc, tylko tysiąc per JMeter i macie mniej więcej tego typu efekt, jakbyście chcieli zobaczyć. A czemu o tym mówię? Bo słuchajcie, przy funkcjach jest wiele ograniczeń. Jest wiele ograniczeń, tak naprawdę, o którym nie jedni mówią, drudzy mniej, i one się przekładają potem na to, jak te funkcje działają. Pierwsza to taka, że funkcje nie działają z nieskończoną ilość czasu. Domyślny limit to jest 5 minut, można go przestawić na 10 minut, można pójść nawet w 30 minut działania kodu, a można, że tak powiem, utrzymywać taką funkcję wiecznie przy życiu, ale do tego jest potrzebny właśnie durable function, o którym za chwilę będę mówił. Więc ten kod nie może działać wiecznie. I teraz te limity, zobaczcie, jak limit, no to z reguły się spodziewacie jednej wartości. Tu są limity i są aż trzy, No bo co plan uruchomieniowy funkcji w Azure jest inaczej? Od razu, jeżeli ktoś tu jest bardziej AWS-owy niż ażurowy, tak, w aws jest prościej. Jest jeden plan, jest zawsze konsumpcyjny i limit jest jeden. Tu są dwa różne plany, dwa różne środowiska wykonania, dwie różne metody deploymentu funkcji. Dla każdej jest inaczej. Ale przez to jest ciekawiej. Prawda? Przynajmniej dla mnie, ja mam więcej pracy. Nie, żartuję. To ma swój spory wpływ potem na wydajność, ale do tego jeszcze dojdziemy. No i właśnie, plany. Macie plan konsumpcyjny, czyli taki klasyczny plan konsumpcyjny gdzie płacicie tylko za te wykonania, które się wydarzyło, o tym za chwilę będziemy mówić, ale właśnie w tym cloudzie są też plany dedykowane i ktoś powie, Michał, to na cholerę mi cała koncepcja serverless, skoro miało być bez serwerów, a ty mówisz, że jest plan dedykowany, gdzie są dedykowane zasoby. No bo po to wam ten plan dedykowany, że jak e, poczytaliście o serverlessie i ktoś mówił, no dobra, a jak te funkcje sobie poradzą z Black Friday, tak? kiedy macie ciszę, że tak powiem mało requestów i nagle przychodzi bardzo dużo requestów w jednym czasie. No Wtedy, przy planach konsumpcyjnych z reguły ten świat się tak szybko nie wyskaluje, bo, bo te instancje wstają co jakiś, kwar, co jakiś czas. Przy planach dedykowanych nie ma tego problemu, bo Wy możecie się przygotować na moment, kiedy to uderzenie instancji będzie i po prostu mieć wyskalowaną liczbę instancji, na których Wasza funkcja chodzi. I to jest bardziej przewidywalne. Tak? Więc Was, że można takie rzeczy robić, można takie konwersje dla planów robić. Eee, no i właśnie a propos tego skalowania. E, więc e, rzeczywiście w Azure można mieć do 200 instancji per function app, e, nie ogranicza to w, za, w, ża, w żaden sposób ilości zdarzeń, jakie taka funkcja może przetworzyć, ale warto wiedzieć, że jeżeli chodzi o skalowanie, to co, nowa instancja może powstawać co najszybciej 10 sekund, a jeżeli wykorzystujecie na przykład Azure Storage albo serwis BASA, to to jest co 30 sekund. To nie jest istotne, jak przetwarzacie znowu mało elementów, gorzej jak idziemy w miliony, no to wtedy jest to Bardziej kłopotliwe. Słuchajcie, i teraz znowu dlaczego o tych serwerach? Bo jak pogrzebiemy w dokumentacji, teraz zobaczmy, jak to będzie dobrze widoczne. Tak sobie jest widoczne, dobra? Zaraz mam pewnie na co zwrócić uwagę, bo tylko na jedną rzecz. To tutaj jest taka jednostka ACU. To jest ta linia. Nie wiem, czy ją widać. Co to jest ACU? To jest taka jednostka, którą sobie Microsoft wprowadził, żeby łatwiej było klientom zrozumieć, jak pomiędzy sobą performują maszyny wirtualne, czyli na przykład jak, jak wydajna jest maszyna A1, a jak wydajna jest maszyna D1, jak pomiędzy sobą one, a, że tak powiem, jaka jest wydajność w porównaniu pomiędzy nimi, tak? No jak popatrzycie na tą wydajność, która tu jest opisana przy planach funkcyjnych i porównacie z maszynami, się okazuje, że my bardzo dobrze wiemy, jakich maszyn pod spodem marzu używa do skalowania. Czy to jest ważne? No jest, bo jak znowu chcecie myśleć o skalowalności, wydajności, no to to będzie dla Was ważne. Zostawmy te limity póki co. Przejdźmy do ciekawszych rzeczy. Jak się za to płaci? E, pewnie wszyscy wiedzą, że się płaci. No, pay as you go, tak? Ten buzzword już mamy ograny. Pay as you go. E, natomiast słuchajcie, tutaj ten rachunek jest iloczynem kilku atrybutów. Otóż jest iloczynem czasu za, zajęcia procesora przez funkcję, czyli to wyrażone jest w milisekundach, oraz pamięci, którą zajmuje taka, taki kod w funkcji uruchomiony, tak? Mnoży się te dwie wartości. I nagle z tego powstaje magiczna jednostka kupowania IT dzisiaj, o sekundy. Gdzieś tam ona za chwilę będzie. Także jak nie wiecie, jak się teraz kupuje serwery, to w o sekundach. Słuchajcie, ale to ma dla Was znowu kolosalne znaczenie. Dlatego, że jeżeli rozmawiamy o optymalizacji, to nieważne, czy Wasza funkcja chodzi 1 milisekundę czy 10, to i tak jesteście minimalnie czarżowani za 100 milisekund uruchomienia i za 120 megabajtów pamięci, która jest zarezerwowana. Czemu to jest ważne? bo potem jest właśnie ten rachunek do obliczenia. Jeżeli Wasza funkcja mieści się w milionie wywołań albo w 400 tysiącach sekund, o czym już było wcześniej, to to jest nieodpłatne w ramach subskrypcji. No, ale każde kolejne wywołanie kosztuje. Ile? O, no, to tutaj jest nawet narysowane, tak? Kolejny milion, 17 centów. Kolejna gigabajtosekunda, ja nie wiem, ile to jest po przecinku, więc nie będę się wygłupiał, nie będę próbował, ale kolejnych 400 tysięcy sekund kosztuje 5 euro to tak mniej więcej wychodzi, nie? Jeszcze raz? Plus storage, tak, plus storage. I storage potrafi być bardziej kosztowny często niż funkcja, szczególnie jak masz dużo operacji, więc jeżeli ktoś jest, bawi się funkcjami, proszę bardzo, to tak za, za... Oj, przepraszam, celowo chciałem w kolegę, eee, więc jak ktoś się bawi funkcjami, ta funkcja dużo logów pisze, to lepiej to logowanie do storage'u wyłączyć, bo ono będzie droższe niż całe uruchomienie, to prawda. Jeszcze raz? No tutaj dużo, dużo, dużo ludzi nie ma, to nie ma co eliminować. Słuchajcie, dobrze. I teraz przykładów, może już skończmy tą kwestię jakby optymalizacji. No Przykładów wykorzystania jest, jest cała masa, z takich, które, które pewnie znacie. Czy jeżeli piszecie backendowe API jakieś, i, i to API może być oparte o funkcje, to tego widzimy bardzo dużo, szczególnie jeżeli jest to API właśnie oparte o request HTTP. My w projektach, gdzie mamy dość dużo danych, które płyną z czujników IoT, i musimy je jakoś tam przetworzyć. Mamy dość dużo takich systemów transmisji da, przepraszam, konwersji danych, które, które, funkcje przekładają dane z jednych kubełków do drugich. E, na przykład z Event Huba do zimnego storydżu czy z zimnego do archiwalnego, tego typu rzeczy się dzieją. E, jakaś integracja powiadomień tego też robimy dosyć e, sporo. E, no i wszędzie tam, gdzie jesteśmy w stanie jakieś przetwarzanie e, oprzeć o ilość wywołań, to tu się wydaje to być ciekawą, ciekawą e, technologią. Ale funkcje mają swoje duże ograniczenia. Po pierwsze są bezstanowe. Znaczy jak chcecie pisać stan, no to musicie go gdzieś utrwalić, na pewno nie w samej funkcji, bo nie ma gdzie, chyba że na storage'u. Ale to słaby pomysł, na tym samym storage'u robić logi funkcji i sobie jeszcze pisać dane. Naprawdę nie polecam. Więc można na zewnątrz. Co więcej, funkcje nie mają w ogóle pojęcia o tym, że chodzą na przykład 3, 10 naraz. One ze sobą nie potrafią bezpośrednio gadać, więc możecie znowu oprzeć się o kolejkę czy o jakiś inny komponent. Jak macie pipeline złożonych z samych funkcji, to też macie kolejny problem, bo jak macie duży pipeline, same funkcje po kolei, to jak się coś wywali w tym pipeline, to i dalej nie wiadomo w którym miejscu, więc correlation ID jest waszym przyjacielem jakaś instrumentacja. Więc funkcje mają sporo ograniczeń eee, i... Jak popatrzycie, to wcale aż, znaczy, jest sporo projektów opartych o funkcje i te pokażę na końcu, ale nie jest to tak, nie jest tak, że wszyscy teraz nagle przepisują swoje aplikacje od razu w tym modelu, bo nie jest to łatwe. Jakiś taki przykład dla tych, którzy widzą takie rzeczy po raz pierwszy, jak jakiś najprostszego przykładu. To jest bardzo stara rzecz, którą kiedyś tam napisałem. To ciągle żyje, chociaż jest to na mojej subskrypcji wewnętrznej Microsoftu, a w Microsoftie mi pracuję już półtora roku, ale subskrypcja w Microsoftie żyje. Także. Mam do niej dostęp, ale tylko w trybie read, więc słabo troszeczkę, ale no. Słuchajcie, apka, jakich można napisać wiele, kawałek kodu leżącego sobie na serwisie, tutaj więcej JavaScriptu jest tutaj niż i CSS-a, niż kodów funkcji. Co ta apka robi? Jak podacie jakąś domenę, to ona stara się sprawdzić, czy ta domena jest hostowana na adresach publicznych IP w Azure. Jak to robi? Bardzo prosto. Jak ja wyślę ten request, odpalana jest funkcja. Która sprawdza najpierw, takie zapytanie już było i czy siedzi w cache'u. Jak nie siedzi w cache'u, to puka do Azure SQLa. W Azure SQLu mam wszystkie adresy IP publiczne, z których Microsoft korzysta, i tam sprawdzam sobie ten adres IP. Te adresy IP aktualizuje co tydzień, bo co tydzień są aktualizowane w każdą środę około 12.00. No i jak trafię na adres, na zakres, no to po prostu zwracam i zapisuję do cache'a z powrotem. Ponieważ jak możecie się spodziewać, popularność tej strony no jeszcze nie wygrała z popularnością DODY albo jakiejś innej tutaj, prawda, znanej postaci, no to generalnie funkcje są bardzo przyjemne, bo ja płacę rzeczywiście tylko za to, co one zrobią. Działa to tak, to jest jeden z przykładów, możemy wziąć inną domenę, zobaczyć, że, że to działa podobnie, e, że będzie tylko inny efekt, US Central. Spróbujmy jeszcze inną domenę, zawsze jak jest, zawsze właśnie jak jest Tomek na sali, Stachlewski, który poszedł, to zawsze to robię i Tomek się zawsze wkurza, tym bardziej, że zawsze dla niego zrobiłem. Ale to dobra, Tomka nie ma, to żart się nie udał tym razem. Co zrobić? Dobra. Natomiast słuchajcie, komercyjnie jest więcej takich. Jest wiele, jest wiele projektów komercyjnych. Na przykład na AWS-ie. Akurat tutaj trzeba oddać AWS-owi to, że portal Cloud Guru w całości jest w dużej mierze api przepisane na funkcje i poza kosztami wideo. Sama obsługa wywołań użytkowników kosztuje ich mniej więcej 700-750 dolarów miesięcznie. To są żadne pieniądze przy 22 milionach użytkowników, których mają zarejestrowanych w bazie. Słuchajcie, po co ten przydługi wstęp i po co te wszystkie rozważania o tam tej skalowalności, o tej wydajności, o tych wszystkich rzeczach? Bo moim zdaniem ciężko zrozumieć durable functions bez tego pierwszego stopnia. Oczywiście... Niektórzy spłycają, że durable functions to tak naprawdę funkcje, które żyją w nieskończoność. Ja mówię, no super, no cały framework sprawdzony do jednego zdania, gratuluję, syntezy. Ale jest trochę więcej, więc stąd to wprowadzenie. Za czym pójdziemy dalej? Może ktoś ma jakieś pytania? Słuchajcie. Tak lecimy z tym materiałem, dużo go... Nie? Tak. Wiesz to chodzi o to, że jeżeli. Dobre pytanie, więc pytanie brzmi takie, co, ja miałem, co autor miał na myśli, pisząc, że funkcje są dobre do obliczeń, które są sinusoidalne w, swoim, w swojej utylizacji. Wyobraź sobie, że obciążenie Twojej aplikacji jest stałe, czyli liczba użytkowników jest stała, rośnie tylko, nigdy nie, nie jest na zero. To prawda jest taka, że jak przeliczysz z reguły koszty utrzymania takiej aplikacji w postaci funkcji, versus na przykład utrzymanie tego na zwykłej maszynie, to przy pewnej skali funkcje się nie opłacają. Bo koszt utrzymania tych funkcji będzie, będzie zbliżony albo nawet wyższy. Więc, jeżeli Twój workload jest taki, że raz jest więcej użytkowników, raz jest mniej, musisz się doskalować do tej ilości, to wtedy funkcje mają dużo, dużo sensu. Jeżeli, natomiast, jeżeli jest jednak Twój workload stały, to być może funkcje w planach dedykowanych, w których masz zarezerwowaną moc, są dalej ciekawe finansowo, ale też bardzo ciekawe z strony utrzymaniowej, bo utrzymaniowo tutaj nie ma specjalnie dużo pracy. To jest już tak wysoko od warstw tych takich klasycznych, które znamy, czy to od pasowych usług, czy od usług typu maszyny wirtualne, że to trudno mówić w ogóle o utrzymaniu, tak naprawdę. Z tej perspektywy jest to bardzo wygodne. Dlatego też dzisiaj wszyscy oszaleli i teraz mówią, teraz będziemy robić funkcje na Kubernetesie. Bo dzisiaj się robi wszystko na Kubernetesie, więc teraz są jeszcze funkcje na Kubernetesie i rzeczywiście można to tak zrobić. Tak, to już ko ko kolejny krok. Jeszcze może jakieś pytania, słuchajcie, za czym pójdziemy dalej. Nie ma pytań, szczególnie prowadzącemu. Dobrze, słuchajcie, to teraz Durable Functions. Prawda jest taka, że całe Durable Functions to jest efektywnie rozszerzenie, które nazywa się durable, durable Tasks. Jest to otwarty kod, task framework, przepraszam. Jest to otwarty kod, który leży sobie na GitHubie, jest utrzymywany na GitHubie zarówno przez Microsoft, jak i przez kontrybutorów normalnych. I teraz po co Durable Task Framework? Bo się okazuje, że w Microsoftcie ludzie chcieli korzystać z funkcji, ale w wielu przypadkach, w, że tak powiem backendowo, potrzebują platformy, która jest w stanie przetwarzać w cudzysłowie pewien workflow prac, w którym pojedyncze akcje są wywoływane przez mniejsze funkcje, ale potrzeba kogoś, to przepraszam, będę przeklinał, orkiestruje całym procesem. Tak, czyli potrzeba Potrzeba czegoś, co kiedyś się nazywało w Microsoftie Workflow Foundation albo Windows Workflow Foundation, który Microsoft wypuścił, był bardzo spektakularny sukces i potem spektakularna klapa, bo to nie było przygotowane do pewnej skali rozwiązań. Tak? No więc jest durable task i teraz na czym, jak działa durable task framework? Działa tak, że przede wszystkim pozwala wam pisać rzeczy stateful, czyli pisać kawałek kodu, który nie, nie wymaga żadnego designera czy pliku JSON, tylko w kodzie piszecie swój proces wywołania, który zapamiętuje stan pomiędzy wywołaniami funkcji. Czyli różnica polega na tym, że jak w zwykłej funkcji wywołaliście, wywołaliście dwie różne, trzy różne instancje tej samej funkcji, żadna osobie nic nie wie i nie ma tego pojęcia. Tutaj, jeżeli chcecie, ten stan może być pomiędzy funkcjami zarówno utrzymywany, jak i dane mogą być pomiędzy funkcjami przekazywane. Tak? Więc jest troszkę inaczej, można pisać bardziej skomplikowane rzeczy. I teraz tak, w Durable Functions tak naprawdę Wy macie kilka warstw jakby tworzenia tego, tego kodu. Znaczy jest coś, co jest tym, przepraszam, orkiestratorem i jest coś, co wykonuje pojedyncze taski. Zaraz zobaczymy, jak sobie to działa, natomiast to, co jest najważniejsze, to w zwykłej funkcji maksymalny czas wykonania 5 do 30 minut max przy planach dedykowanych. Tutaj efektywnie nie ma ograniczenia na to, ile te funkcje się będą wykonywały. Dlaczego? Dopóki orkiestrator nie straci swojego stanu, który jest utrzymywany na usługach kont storageowych, dopóty ta funkcja może chodzić. I co więcej, nie musi chodzić aktywnie, czyli ten orkiestrator tylko wywołuje funkcje, te pomniejsze, czeka na zakończenie ich wywołania, sam się usypia i wypłacicie tylko za wywołania, które faktycznie się dzieją. Więc macie model płatności taki jak przy zwykłych funkcjach, ale jednak możliwości sporo, sporo większe, bo możecie pisać rodzaj workflowu. Tak? Jakkolwiek to brzmi źle, workflow, tak? Dobrze. I teraz tak, słuchajcie, to jest właśnie ten, o przepraszam, to jest właśnie ten framework. Zachęcam, żeby sobie zobaczyć. Niestety koledzy mi zrobili psikusa, bo właśnie wydali zmianę, która jest breaking change, znaczy która, że tak powiem, psuje pewne rzeczy, które były wcześniej. Ale to dobrze, bo poprawili ileś rzeczy, ileś błędów, które, które były. Więc jest nowa wersja frameworku 2.0, ona jeszcze chyba jest w preview, ale sprawi, że jak, jak korzystacie z tego, dociągną się Wam nowe, nowe rzeczy. Słuchajcie, i teraz co możemy z tymi funkcjami durable zrobić? Jak Już wiemy, że utrzymują stan, że wywołują normalne funkcje, przynajmniej w teorii jakby normalne funkcje, że model mamy rozliczania taki sam, Zaraz zobaczycie, jak to się pisze. No jest kilka parady, takich koncepcji tworzenia kodu, które właśnie chciałbym Wam pokazać. Przepraszam, że znowu tutaj animacje nie zadziałały. Pierwsza nazywa się chaining. Dosyć prosta. Funkcja F1 wywołuje kawałek kodu, produktem funkcji F1 jest jakaś zmienna, wrzuca to do, do funkcji orkiestrującej, ten niebieski... Yy. Ta niebieska bryła miała symbolizować właśnie tą funkcję orkiestrującą, i te dane są przekazywane pomiędzy funkcjami. Klasyczny changing wywołuje jedną funkcję, kończę, wywołuje drugą, trzecią, i tak dalej, Ale można też w tym świecie pisać na przykład takie potworki. Więc wywołujecie funkcję, potem chcecie zrównoleglić wywołanie, wywołując x razy inną e, funkcję. Chcecie poczekać na wszystkie, prawie jak w programowaniu wielowątkowym i chcecie dopiero wywołać funkcję trzecią. Takie rzeczy też można pisać i wyraża je się w języku, a nie trzeba uczyć się kolejnego JSON-a, czy kolejnego YAML-a, czy kolejnego nie wiem czego jeszcze. Na pewno coś ludzkość wymyśli, żebyśmy się mogli o coś kłócić. Ta koncepcja nazywa się fun in, fun out. Mamy też tego typu koncepcje, a więc możliwość wykonywania jakiejś funkcji, która dzieje się bardzo długo a my mamy kolejną funkcję, która, spra która sprawdza stan wykonania. Czyli na przykład wyobraźcie sobie wielokrotne wywołanie czegoś, co symbolizuje ten do-work i my za pomocą funkcji getStatus pobieramy stan, stan wykonania. Mamy też klasyczną koncepcję monitoringu, która tu będzie za chwilę po prawej stronie. Mamy też coś, czego brakowało moim zdaniem dosyć mocno, a mianowicie wykonywanie jakiegoś procesu, gdzie czekamy na interakcję użytkownika. Słuchajcie, też, też ciekawe, no bo teraz wyobraźmy sobie proces, kupujecie coś w sklepie internetowym. To też nie bardzo prosta rzecz. Jak już po kupieniu wystarczy przecież tylko zarezerwować potencjalnie kuriera, zdjąć stan magazynowy, obsłużyć zdjęcie kasy z karty kredytowej i pewnie jeszcze wysłać maila, że tak, kupiłeś swoją lampę i może dojdzie w środę jak... Więc e, to, jest, to jest proces, gdzie jest interakcja z użytkownikiem, gdzie ten użytkownik musi na coś zareagować i dopiero proces pójdzie dalej, tak? Czegoś takiego nie było. W się sensie tutaj jest użytkownik, ale to może być cokolwiek. To może być Twilo i SMS do użytkownika, to może być telefon do użytkownika, to może być też proces, gdzie użytkownik ma coś wcisnąć na stronie, więc można pisać rodzaj pipeline'u, który będzie czekał na nas, aż się, aż się wykona. No i teraz słuchajcie, jak to wygląda w kawałku Kodu. Ja pokażę bardzo brzydki kod. Ja już dość sporo lat nie piszę niestety kodu tak na co dzień. No, bo trudno nazwać Jasona kodem. Jasona to się ogląda w Harry Hejterzy, prawda? Więc. Nie jesteście na to gotowi. Nie. Ja też nie. Słuchajcie, jak wygląda ten kod? Ja pokażę bardzo prostacki kod, więc proszę się tutaj nie śmiać. Czy to w miarę widać? W miarę, ja tylko, chodzi mi o zrozumienie najprostszych kwestii. Słuchajcie, więc ten kod jest troszeczkę inny, ale pokażę na czym rzecz polega. Składa się z trzech typów takich funkcji. To jest funkcja, to, która obsługuje request od użytkownika. Zobaczcie, tam pewnie dojrzycie, http trigger, tak, jakieś authorization, czyli Akurat ten kawałek kodu czeka na request użytkownika, żeby wywołać dopiero tą funkcję orkiestrującą, czyli on obsługuje trigger, po prostu, tak? To jest tylko kawałek kodu, który obsługuje trigger. Ten kawałek kodu też może pobierać sobie informacje o stanie tej funkcji orkiestrującej, która ten nasz kod wyzwala. To jest pierwszy kawałek, który trzeba mieć. Jak widzicie, prosta adnotacja, nie ma tu szczególnie nic e, szczególnego tak naprawdę. Drugi kawałek kodu, który jest tą funkcją orkiestrującą, jest tutaj. I to jest funkcja orkiestrująca, czyli tutaj to nie jest taka funkcja, która wykonuje cokolwiek, tylko ona orkiestruje całym procesem, czyli ona dba o to, czy to jest proces chaining, czy to jest fan in, fan out, tak ona dba o to, które funkcje i kiedy wywołać. I teraz co my tutaj widzimy, tak tylko w skrócie. Tu jest wywołanie pierwszej funkcji, gdzie czekamy na, na jej wynik, a wywołanie jakiejś tam funkcji F1, która gdzieś tu jest w ciele tych, tych, tych klas zdefiniowana. Ale tutaj, zobaczcie po wywołaniu pierwszej funkcji, tu wywołuję wiele funkcji równolegle. Akurat wywołuję wielokrotnie funkcję f2, ale potem na te wszystkie funkcje czekam. I tak wygląda w C-Sharpie proces pokazywania, jak ten workflow ma ze sobą współdziałać. Czyli wywołuję pierwszą funkcję, potem x funkcji ze sobą równolegle, potem czekam na wyniki wszystkich tych funkcji i wynik gdzieś tam sobie zwracam. E tak, zliczam wyniki ze wszystkich tych funkcji, Tu chciałem jeszcze włączyć jedną funkcję, już tego nie zrobiłem. Czyli to jest ta funkcja orkiestrująca, tak? Ta, która dba o cały proces. Jak widzicie, też nie jest to specjalnie skomplikowany kod, natomiast on ma parę ograniczeń architektonicznych. Za chwilę do nich dojdziemy. A jak wygląda taka funkcja, funkcja, która już coś robi, wygląda bardzo prosto. To, to naprawdę to nie jest skomplikowany specjalnie kawałek kodu, tak? Mówię na przykład o, o tym kodzie, czy ko, o kodzie funkcji F2, a to jest po prostu tylko. Jedyne co to wyróżnia od jakiejś zwykłej metody to to, że tu jest taka, taki typ zmiennej wywołującej tą funkcję, która nazywa się Activity Trigger. Czyli kontekst środowiska, żeby taką funkcję wywołać, potrzebuje właśnie jakoś to zrobić i używa, używa takiej zmiennej do wywołania, która jest typu Activity Trigger. I to jest wszystko. To jest jakby wszystko, z czego się składa Durable Function. Czyli jeszcze raz, mamy coś, co startuje proces, co reaguje czy to na request HTTP, czy to na pojawienie się danej w kolejce, czy nie wiem, danej na Storydżu, czy na Request Użytkownika, cokolwiek. Mamy funkcję, która orkiestruje całym procesem. I ona jest tylko od tego, żeby wyzwalać pojedyncze działania, już konkretnie w kodzie. No i, które, i funkcje, które coś robią. tak? Ta akurat funkcja coś robi, coś wykonuje. Słuchajcie, na Azure hostuje się to dokładnie w ten sam sposób. Czyli deployuje się cały taki stack, pojawiają Wam się wszystkie te funkcje, ale jakby wywołanie, działanie tych funkcji działa dokładnie tak samo z pewnymi drobnymi ograniczeniami, o których za, za chwilę powiem. Czyli z perspektywy kosztów czy utrzymania to jest tak, takie samo. Z perspektywy frameworku, który wam coś daje więcej, inne, mimo wszystko inne. To jest C-Sharp. Dobre pytanie. Pytanie brzmi, w czym trzeba pisać? E, póki co jest C-Sharp i JavaScript. Jest już F-Sharp i zaraz będą inne języki, ale generalnie najwięcej zrobiono wokół C-Sharpa, póki co w Durable, durable Functions. I teraz już Wam powiem, słuchajcie, co nie jest wielką tajemnicą. Robiliśmy z kolegą z, z firmy, z Przemkiem na Ford Developers taką sesję. Porównywaliśmy dwa klaudy i różne modele deploymentu funkcji. Najszybciej działa skompilowany .NET Core. Teraz proszę wyłączyć nagrywanie. W AWS-ie trochę wolniej działa w Azure, ale najszybciej działa .NET Core. Więc jeżeli chcecie pisać w tym świecie, to najszybciej działa .NET Core, tylko skompilowany. Python czy Node.js czy Java, to działa, to, działa, to działa wolniej. Również w AWS-ie działa sporo, sporo wolniej. Jak chcecie, to ja mam tutaj jakieś tam wyniki testów swoich, które robiłem, więc mogę pok potem pokazać. Tak, więc to jest C-Sharp. Eee, no dobra. Jest taka możliwość, żeby wyłączyć tą sesję z, z nagrywania później, po, po fakcie? Okej. Okay. Jakoś funkcję, dobrze. Do wycinania wszystkich tych, prawda, nie, nie, niefortunnych wypowiedzi. Słuchajcie, więc to jest jeszcze raz powtórzenie tego, co pokazałem Activity function, coś co robi rzeczywiście ciekawe kodu, orchestrator, no to to jest do orkiestracji i client function, to co reaguje na zachowania e, klienta. I teraz słuchajcie, <laughs> wydaje się to być w miarę proste, może na początku jest lekki le 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 learning curve, bo trzeba jakby te trzy poziomy napisać, aczkolwiek Visual Studio, odpalacie projekt, dodajecie Azure Durable Function, zaraz pokażę jak to działa i jakby podstawowy kod macie i, i można się bawić. Wystarczy mieć Visual Studio Community, można mieć Visual Studio Code, ja na Macu też koduję, więc Visual Studio Code działa. Cały framework jest open source'owy, zrobiony w .NET Core, więc można go osiągnąć i działać na każdej platformie. I to naprawdę działa, na Ubuntu również, bo też tak się czasami dzieje. Natomiast jest kilka ograniczeń. Otóż cała ta funkcja, która nazywa się orchestration function, musi wywoływać tylko API, które są deterministyczne czy metody, które są deterministyczne, czyli na przykład wszelkiego rodzaju pobrania, na przykład guida, daty, czegoś, co się zmienia w czasie, jest niedopuszczalne. Dlaczego? Dlatego, że stan całej Durable Function jest zapisywany w postaci wywołań w Azure Table. Więc jak zobaczycie sobie konto storage'owe pod Durable Function, to zobaczycie, że tam w Azure Table się po prostu dzieje histeria. Tam jest masę wpisów pokazujących, która funkcja, w jakim stanie jest funkcja orkiestrująca. I teraz to ma jeszcze jedno znaczenie. Tu jest wykorzystana koncepcja event sourcingu i w momencie, kiedy Wy debugujecie w Visual Studio, zobaczycie, że Wasz że debugger przechodzi dwa razy przez ten sam kod. Dlaczego? Kod, przez kod, a nie przez kod, tak? Przez kod dwa razy. Po co? Bo w tym momencie, kiedy on jest w danym momencie i debuguje kawałek, kawałek Waszego kodu, to chce sprawdzić, czy na pewno Wasza funkcja jest w tym momencie, więc przechodzi przez wszystkie wpisy w Azure Table, żeby sprawdzić, w jakim stanie jest Wasza funkcja. Więc jeżeli Wy w funkcji orkiestrującej zrobicie jakiegoś ifa, który przy ponownym wywołaniu zadziała inaczej, no to to środowisko się totalnie rozpadnie. Tak? Ono musi być deterministyczne. Wy, w tym activity function, czyli tam, gdzie rzeczywiście robicie jakiś kod do obliczeń, tam możecie robić, co chcecie. Możecie nawet sobie wywoływać e, rzeczy i czekać na, na, na skończenie wywołania api. Nie ma problemu. Dopóki nie przekroczycie limitu, spoko. Natomiast w tej funkcji orkiestrującej, jeżeli robicie takie rzeczy, to wasz kod się rozjedzie i nie będziecie wiedzieli, w jakim stanie jest wasza funkcja. Wszystkim tym, którzy, którym się zamarzyło, że teraz napiszą sobie kod skanujący tą tabelę stanów, które zapisują durable function, nie polecam, bo Microsoft zmienia co jakiś czas to, co jest tam rzeczywiście zapisywane. Po prostu. Dlatego też przy tych funkcjach trzeba uważać z upgrade'ami. Bo jak kod funkcji, która jest jeszcze w trakcie swojego wywoływania, no to efekt będzie nieprzewidywalny dosyć, tak? Słuchajcie, jakie problemy ten świat rozwiązuje, co tutaj można ciekawego zrobić, do czego tego użyć? Po pierwsze, tak jak powiedziałem, funkcje durable nie mają efektywnie limitu czasu reakcji, więc to może trwać. Jest nawet taki przykład kodu, który nazywa się Eternal Durable Function, tak? Chodzi non-stop, monitoruje stan wykonań, ilość serwisów. Do tego rzeczywiście możecie tego, tego użyć. E, możecie, mieć, możecie mieć proces orkiestrujący, który jest procesem jednorodnym, a może być ten proces zagnieżdżony. Czyli jeżeli pamiętacie, słuchajcie, e, te przykłady, to nic nie, nie stoi na przeszkodzie, żeby na przykład tutaj, w tym miejscu, wywołać proces. I tutaj wstawić funkcję orkiestrującą. Tak też można robić. Ja tego tutaj nie pokazuję, ale tak też można robić. Tak? Nie komplikujmy świata jeszcze bardziej niż już, niż już to jest. Więc takie, takie rzeczy też jak najbardziej możecie, e, możecie robić. O modelu kosztowym mówiłem. E, macie tę samą integrację z bindingami. Natomiast to, czego nie zrobicie, to wasza client function, czyli ta funkcja w środku wykonania. Ta niestety nie zareaguje już na żaden proces zewnętrzny, chyba że to będzie ten wzorzec z czekaniem na interakcję z klientem. To jesteście jak najbardziej w stanie e, zrobić. No, i jakby wszystko, co jest wokół Durable Function działa tak samo jak wo wobec normalnych funkcji. Normalny app plan, czy w planie konsumpcyjnym, czy w dedykowanym, normalny deployment, normalny proces skalowania. Aczkolwiek a propos normalnego procesu skalowania, to jedna uwaga, za chwilę ją zresztą też o tym opowiem. Aha, i pisać możecie gdzie chcecie. Możecie w portalu pisać, jak ktoś lubi, ja akurat nie lubię, wolę na, na pececie. Możecie, bo to jakby działa w ten sam sposób. Natomiast jest jeszcze jedna ważna rzecz. Dla tych, którzy chcą być Januszami, polecam. Host Host.json. Ktoś zna ten plik konfigurujący środowisko wywołania funkcji? Parę osób pewnie zna. To jest plik, który możecie skonfigurować to, jak jest wywołana zwykła funkcja w środowisku uruchomieniowym. Jaki durable function? Co ten plik robi? Nie bez nazywa się host JSON, bo on odpowiada za konfigurację środowiska uruchomieniowego, które jest wykonywane na tych maszynach, niestety, nieszczęsnych, wirtualnych, na których te funkcje są uruchamiane. I teraz zobaczcie, są ciekawe takie ustawienia, max concurrent activity functions, max concurrent orchestration functions. W zależności od tego, ile pamięci i procesora zjadają wasze funkcje, wy możecie chcieć zlimitować liczbę tych, które będą odpalane na, jednym, na jednej instancji. Dlaczego? Jak odpowiecie, bardzo dużo, będą walczyło o zasoby, będą zażżerały pamięć i będzie więcej czasu potrzebne na to, żeby je rozrzucić. Co wcale nie jest korzystne dla Was z perspektywy skalowania. Więc tu naprawdę sporo możecie zrobić, żeby wpłynąć na to, jak wasze funkcje się wykonują. Drugą rzecz, którą możecie zrobić, to zrezygnować absolutnie z logowania i nie korzystać z tego samego konta storyżowego, na którym Wasza funkcja chodzi. Inaczej będziecie pisali do tego samego miejsca, powodując bardzo dużą liczbę zapisów i odczytów, co nie jest. Co nie jest kuszące. No i teraz słuchajcie, gdzie to stosować, bo pewnie tak jak napisałem w tytule, Azure Functions, Durable Functions to nie jest najpopularniejsza usługa, prawda, który, o której słyszycie na co dzień. Co więcej, wendorzy cloudowi raczej promują te usługi, które generują dużo revenue, prawda, i są takie tak zwane sticky, czyli utrzymują klienta w, tej, w tym cloudzie, niż tego typu rzeczy. Więc gdzie tego używać? To są przykłady, przy których ja pracowałem w jakimś sensie. Pierwszy przykład. Słuchajcie, wyobraźcie sobie firmę, która produkuje normalną prasę, prawie normalną prasę, ale też produkuje prasę cyfrową, no bo wiecie, digital transformation, tak, te wszystkie buzzwordy i tak dalej, nie? E, jeszcze trzy słowa i bingo będzie to na tej wykreślance. E, słuchajcie, i teraz co oni robią? Tak naprawdę... Jedna gazeta czy jeden periodyk to jest dwadzieścia kilka tysięcy kawałków e, tekstu albo zdjęć, które są składane razem i przetwarzane do wersji cyfrowej. I tak naprawdę jedyne co się dzieje, to oni pobierają te kawałki w środowisku on-prem, one są, lądują na koncie storage'owym, a potem każda pojedyncza client function, czyli ta pojedyncza funkcja, to co robi, to składa je i resize'uje na różne sposoby. Natomiast zobaczcie taką rzecz że gdyby to tylko przy funkcjach, nie wiedzielibyśmy, które już procesy się na tych, na tych kawałkach odbyły, a które nie. Dlatego stosujemy tej Dribble Function, żeby jakby ogarnąć cały proces renderingu tejże, tejże gazety. Więc tam jest wiele kont storage'owych, wiele różnych pojemników na dane i pojedyncze funkcje tylko konwertują te kawałki, kawałki kodu. Drugi przykład, może też ciekawy, przepraszam. A więc obsługa procesu jakiegokolwiek koszyka. Tak? Czyli klient teoretycznie kupił, jak kupił, no to trzeba, tak jak powiedziałem, zweryfikować płatność, być może wysłać gdzieś request o zweryfikowanie tej płatności, być może zdjąć coś ze stanu magazynowego, być może zamówić kuriera, być może zrobić jeszcze pięć różnych rzeczy. No i teraz wszyscy mówią, że tego typu rzeczy łatwo pisać w funkcjach. No tak, tylko że jak jedna funkcja zdjęła płatność, a druga nie zdjęła ze stanu magazynowego, a trzecia nie zamówiła kuriera, to to całe zamówienie w sumie nie wiadomo w jakim stanie jest tak naprawdę. Więc być może lepiej stosować taką funkcję Durable, która sprawdzi stan tych pojedynczych requestów. A co więcej, czego nie pokazałem już w prezentacji, w Durable Functions możecie ustawić bardzo prosty framework. Ponawiaj, ponawiaj wywołanie API aż do, e, aż do momentu, kiedy ono zwróci prawdę, znaczy wykona się poprawnie, albo przekroczysz maksymalną liczbę wywołań tego API. To też jest ciekawe w kontekście właśnie pisania tego typu... Rozwiązań. I tutaj to się rzeczywiście przydaje. Na przykład 5 ponowień i każde ponowienie o 20 sekund później tak, do naszego, do naszego api. E, e, no dobra, jakieś tam systemy rejestracji, rezerwacji to rzeczywiście i tak. E, natomiast słuchajcie, ostatnio inny system e, w, w, znowu. Klient na koncie storage'owym ma masę faktur, znaczy masę to jest kilka milionów faktur w miesiącu i teraz chodzi o to, żeby je w różne miejsca powysyłać, ale też porejstrować w, w różnych zbiorach danych, że taka faktura do klienta trafiła. Też case, który się dobrze tutaj sprawdza. Dlaczego się dobrze sprawdza? Bo tylko przez trzy dni w miesiącu wysyłamy te faktury. Przez 27 albo 8 pozostałych nic się naprawdę nie dzieje, więc tutaj też funkcje się nam sprawdzają, nawet jeżeli musimy korzystać z innych planów. No i teraz słuchajcie, kiedy to już tak na koniec, bo chyba zostały ze dwie minuty, dokładnie trzy. Kiedy ja to wszystko czasami też pokazuję, to ludzie mówią, Michał, ale dzisiaj wszystko robimy na Kubernetesie przecież. To dlaczego nie Kubernetes? Ja mówię, no wiesz, bo żeby zacząć pisać rozwiązania bazujące na Kubernetesie, to parę rzeczy trzeba jednak wiedzieć. To jest tylko taka niewielka lista obiektów, które trzeba wiedzieć, tak naprawdę bazując na w tym świecie. To jednak przyznacie, że tutaj ten poziom skomplikowania, nawet jeżeli trzeba trochę zmienić architekturę aplikacji, jest pewnie nieco mniejszy niż właśnie w tym świecie Kubernetesa albo w świecie kontenerów. Natomiast też świat, zobaczcie, że to bardzo fajnie konsumuje. To jest koleś, który nazywa się Troy Hunt, może go znacie, zajmuje się bezpieczeństwem. Jego cała strona, gdzie można sprawdzić, czy wasze hasło wyciekło do sieci, swoją drogą ciekawe, że aż 54 miliony ludzi czy 54 miliony requestów miesięcznie? To jest sprawdzenie, czy moje hasło wyciekło do sieci. Jego strona kosztuje, to jest mniej więcej koszt, a tygodniowy utrzymania obliczeń na tej stronie 7 dolarów. To jest apka. Tutaj nie będę już tego mawiał, ale to są, to są takie Aleksander Simonowicz, on akurat pisze na innym cloudzie, pisze całą aplikację oparcie, oparcie o ten framework i to jest ich produkt. Produkt do zarządzania zarządzania urlopami w firmie przy tysiącu osobach w firmie i 5,5 miliona requestach w miesiącu cały koszt aplikacji strony infrastruktury 10 dolarów. Zresztą my też mamy takie kejsy, że dużo więcej kosztuje klienta nasz development niż potem miesięczny koszt utrzymania aplikacji. To dziesiąt, setki, razy, setki razy więcej. Więc patrząc na to z tej perspektywy jest wiele powodów, dla których mi się ten framework, znaczy ten znaczy te podejście i ten sposób tworzenia aplikacji podoba i myślę, że on ma dużo, daje dużo więcej niż efektywnie trzeba czasu spędzić, żeby przepisać pewne aplikacje w tym modelu. Oczywiście, jeżeli ktoś stwierdzi, że vendor lock, yy, znaczy, że wchodzi w vendor locka, wchodząc w funkcję, no to już jakby na to nie, z religią nie będę walczył. No, z przekonaniami też nie, bo, to, bo, bo nie, ma, nie ma, nie ma na to miejsca. I słuchajcie, ponieważ mam już tylko minutę, no to otwórzmy jakieś Q&A. Jeżeli są jakieś pytania, to chętnie spróbuję na nie odpowiedzieć. Albo coś powtórzę, bo tego dosyć dużo było jak na 45 minut.